Cześć kochani, dzisiaj nie nagrałam dla Was gadanego wstępu, nie będę też mówić o technicznych szczegółach tego, co widzicie na ekranie części tutorialowej, dlatego, że chciałam, żeby dobrze wybrzmiało to, co chcę powiedzieć i nic nas nie rozpraszało. Wiecie dobrze, że od czasu do czasu lubię nagrać coś, co mówi nie tylko o makijażu, mimo że makijaż jest tu pretekstem i wydaje mi się, że dzisiaj jest ku temu dobra okazja. Dzisiaj, czy też może bardziej w tym miesiącu, ponieważ na pewno dobrze wiecie, że czerwiec uznawany jest na całym świecie za miesiąc Pride, czy też po polsku zdaje się mówi się miesiąc dumy, czyli po prostu miesiąc mówienia o społeczności LGBT, czy też LGBT+, o związanych z nią problemach z nietolerancją, nierównością, dyskryminacją, czyli wszystkim tym, co spotyka tę mniejszość, tak jak spotyka tak naprawdę na całym świecie wszystkie mniejszości. Postanowiłam więc trochę z tej okazji wykonać charakteryzację nawiązującą, może nie w sposób bezpośredni, ale jednak wykorzystującą motyw tęczy, która od wielu lat dosyć mocno kojarzy się właśnie z tym tematem i z tym ruchem. I tak w ten sposób chciałabym skromnie, ale jednak wesprzeć wszystkich moich kolegów, koleżanki o odmiennej od mojej orientacji seksualnej, bo cóż innego mogę zrobić. Jestem twórcą, czy jak to woli artystką i to jest moja rzecz. Ja tworzę i w ten sposób to jest pretekstem trochę do mówienia o moich poglądach, o tym, w co wierzę i tak dalej. A wiecie, w co wierzę? Wierzę przede wszystkim w to, że dyskryminacja to zło. I traktowanie kogoś, kto nie robi zupełnie drugiemu człowiekowi krzywdy, jako jakiegoś innego człowieka, gorszego człowieka, jest po prostu nieludzkie. I to jest jakby fundament tego, dlaczego uważam, że w tej sprawie jest jeszcze tak dużo do zrobienia i dlaczego uważam, że społeczność LGBT naprawdę ma jeszcze o co walczyć. Ten filmik to jest zdecydowanie za krótko i za mało, żebym tutaj nie opowiedziała Wam całość swoich poglądów. Jest to tylko tak symbolicznie, tylko rzucam w świat, że wspieram i że posyłam mnóstwo miłości do wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy zmagają się na co dzień w swoim życiu z nietolerancją, dyskryminacją, z powodu tylko tego, że są inni i nie daj Boże, mają jeszcze czelność o tym mówić i się z tym nie kryć. O! Powiem Wam, że ze smutkiem w ostatnim czasie obserwuję coś takiego, takie zjawisko dziwne i niepokojące. No, obserwuję je w Polsce, bo tutaj żyję. Że mimo, że tyle mówi się o tej poprawności politycznej i tak dalej, to jest jakiś taki trend, że wiele osób bez regieli mówi o tym, że jest nietolerancyjna, że nie wiem, jest rasistą i się tego nie wstydzi. Z drugiej strony mam wrażenie, że coraz więcej osób z mojego dalszego i bliższego otoczenia przechodzi jakieś takie przemiany i mimo nawet konserwatywnych poglądów stają się coraz bardziej otwarci na drugiego człowieka, nawet tego bardzo odmiennego. I zastanawiam się, czy w Waszym otoczeniu też zdarzają się takie przypadki i o tym koniecznie mi napiszcie. Dzięki za oglądanie, kochani. Mam nadzieję, że zarówno dzisiejszy makijaż, jak i taka nietypowa, wyjątkowa dzisiaj forma filmu spodobała Wam się. I wierzę w to, że niezależnie od tego, jakie macie poglądy, staracie się być w życiu otwartymi ludźmi i pozwalacie innym być sobą. I tego się trzymajmy. Do zobaczenia w następnym filmie. Buźka!